Tak. Dobra, zobaczę to. Moment, dajcie mi chwilę. Żołnierz 27. Zmotoryzowanej Strzeleckiej Brygady Federacji Rosyjskiej opowiada o stratach wśród składu osobowego i panicznych nastrojach nowo przybyłych do wojny. A gdzie ty się znajdujesz? W jakim miejscu? Prost na granicy charkowskiego, ługańskiego wodu. No i co? Katiuchy, powiedziałeś, że ten, jesteś jednostką, że jesteś dowódcą jednostki, tak? Na co, kurwa, nas tu przywiezie 30 osób, ich tu zostało 10? Ja pierdolę, ale się napatrzyłem, mówię ci, no oczywiście. Nasz obóz rozjebali w ogóle, cały, kurwa, mózgi wisiały na drzewach. Aha. Ja, kurwa, no ale tak, nas cisną, czy my ciśniemy? No my jak na razie, kurwa, stoimy w miejscu. Ile tu mamy czasu? Tyle, ile jesteśmy tu. Co miesięcy, codziennie są ostrzały, chujały, a my tu stoimy cały czas na miejscu. Nie ruszamy nigdzie. Kurwa, a wy przynajmniej strzelacie? Co wy tam robicie? No wy choć strzelajcie, co tam działacie? Co tam robicie? No te, działa, chujała. No, trzymam pozycję tutaj na froncie, linię trzymamy, żeby oni to się nie przebili, skurwiele. No jasne, kurwa, jak zawsze. Widzicie, ja się napoczyłem tyle, w ogóle przyklnąłem, pożałowałem, że tu trafiłem. No jasne, no to było jasne, to było do zrozumienia. Nas, kiedy nam rozjebali obóz, ja mogłem 3 razy umrzeć w jednym dniu. Po prostu cudem przeżyłem, kurwa. No ale w ogóle, gdzie wy tam żyjecie? W lesie, kurwa. W lesie, a gdzie? W ziemiance? Czy gdzie? Czy jakieś namioty? No, ziemianka i naciągnięty ten. No, w porządku, ziemianka. No, w porządku. A jak twoja brygada się nazywa, ten? 27. Zmotoryzowana Strzelecka. 27. Ten, chłopaczki tam pojechali, chłopaczki, chujaczki. 2 miesiące siedzieli, wszyscy zachlali, ledwo żywi, kurwa, codziennie chlali, wszystkie pieniądze przepierdolili. A, no dobra, ten, niech tu przyjadą, to ochujeją. Oni do Białogrodu najpierw, a później, no tak samo jak wy. Do nas zmobilizowani przyjechali, ochujeli i pierwszy przylot usłyszeli, tam chyba mina czy chuj wie, gdzieś leci, a oni już ten, mają panikę. No i kurwa, powiedzieli, ten przyjadę teraz, będę miał, teraz powiedzieli mi, że jak przyjadę, to dostanę teraz tytuł nowy, ten i dwie kary te więzienne zdejmą mi, ułaskawią mnie. Tak, tylko pieniędzy nie ma, kurwa, nie masz przelewów, nie ma, kurwa, ani grosza pieniędzy. No to jest pizdziec, no dlaczego oni... Dobra.